Zgodnie z zapowiedzią przed przerwy, druga część naszej rozmowy. Razem ze mną wciąż dr Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Raz jeszcze dzień dobry, panie dyrektorze. I od razu pytanie, jak polska dyplomacja powinna zachować się w kontekście coraz wyraźniejszego napięcia między Berlinem a Waszyngtonem, między całą wspólnotą Unii Europejskiej a Stanami Zjednoczonymi? No bo pojawia się taka narracja, że odpuszczamy dzisiaj dobre, ciepłe relacje z naszymi sojusznikami na zachodzie Europy kosztem, no właśnie, kosztem miraży, pewnej niepewności na horyzoncie, a tracimy realne tutaj zyski, te, które już mamy. Nie mam wrażenia, abyśmy odpuszczali relacje z naszymi sojusznikami na Zachodzie. Rzeczywiście w sytuacji, w którym Polska pojawia się w polityce tego akurat prezydenta w pozytywnym kontekście, powinniśmy dążyć do tego, aby z tego kontekstu skorzystać. Jeżeli prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, udzielił politycznego wsparcia inicjatywie, w której Polska uczestniczy i którą buduje, czyli po inicjatywie Trójmorza, i przyjechał w ubiegłym roku do Warszawy na szczyt tej inicjatywy, a także administracja wyraża duże zainteresowanie, aby ten projekt wspierać, powinniśmy z tego korzystać, ponieważ w ten sposób będziemy działać na rzecz interesów całego kontynentu, angażując administrację prezydenta Stanów Zjednoczonych niechętnego współpracy z Europą, właśnie w interesy i w sprawy starego kontynentu. Więc to po pierwsze. Drugi aspekt, jeżeli prezydent Trump kładzie nacisk na rozwijanie bilateralnych relacji z sojusznikami, to w takim razie również z tego powinniśmy korzystać. Jeżeli w tym kontekście pojawiłaby się szansa na stałą albo taką, bym powiedział, wzmocnioną obecność sił amerykańskich w Polsce, również powinniśmy do tego dążyć, bo przecież w ten sposób będziemy się przyczyniać do utrzymywania Stanów Zjednoczonych w Europie, wiązania ich z problematyką bezpieczeństwa europejskiego. No trudno. Takie mamy uwarunkowania, trzeba sobie w tych uwarunkowaniach radzić. I moim zdaniem jednym z najgorszych pomysłów, do których można by było, na które można by było wpaść, to budować jakąś wspólną reakcję europejską, bardzo stanowczą wobec prezydenta Trumpa i Stanów Zjednoczonych. To, czego Europa w tej chwili potrzebuje, to jest elastyczna odpowiedź na politykę prezydenta Stanów Zjednoczonych. Trzeba z nim współpracować w tych obszarach, w których się da, gdzie takie możliwości istnieją. Jeżeli są jakieś państwa, które mniej cierpią od politycznych ataków prezydenta Trumpa, powinny mieć swobodę przejęcia pałeczki utrzymywania relacji transatlantyckich, podtrzymywania tych relacji transatlantyckich. Prezydent Trump kiedyś odejdzie z Białego Domu, a relacje transatlantyckie są żywotnym interesie Polski. Polska powinna się po prostu dostosowywać do tej koniunktury i czerpać z niej tyle, ile się da. Spodobało mi się, panie dyrektorze, to pana pojęcie podania czy przekazania pałeczki, jak trochę jak w sztafecie 4x100, a może 4x400. Pytanie tylko, czy jak będziemy chcieli przejąć tę pałeczkę od powiedzmy Berlina czy Londynu, a może Paryża, to czy ta pałeczka nam nie wypadnie? Bo mam wrażenie, że Donald Trump, szukając tych bilateralnych relacji z poszczególnymi stolicami w Europie, no siłą rzeczy, nie chcę powiedzieć destabilizuje Unię Europejską, no ale mocno, mocno wzmacnia napięcia, które i tak są przecież obecne w ramach wspólnoty. Prezydent Trump negatywnie odnosi się do projektu integracji europejskiej. Z przyczyn, moim zdaniem, nie do końca zrozumiałych. My powinniśmy oczywiście, namawiając naszych partnerów do zastosowania tej elastycznej odpowiedzi na politykę Trumpa wobec Europy, przekonywać, że działamy na rzecz całego kontynentu i jego długofalowych interesów. Jestem przekonany, że gdyby taką szansę na przejęcie tej pałeczki miał prezydent Macron,
albo kanclerz Merkel z całą pewnością nie wahaliby się ani przez sekundę, aby z takiej okazji skorzystać, prezentując się oczywiście jako przedstawiciel interesów całej Europy. Więc jeżeli się pojawia bardzo szczególny, niespecjalnie komfortowy dla Polski kontekst, ponieważ my jesteśmy zainteresowani dobrą, harmonijną współpracą transatlantycką. Nie jesteśmy zainteresowani napięciami na tle stosunku do Stanów Zjednoczonych. Nigdy nie byliśmy. Więc, ale jeżeli trzeba sobie w tej sytuacji radzić, powinniśmy hamować te napięcia i jeżeli mamy taką możliwość, właśnie dlatego, że możemy zaoferować interesujący z punktu widzenia administracji Trumpa projekt Trójmorza, czy też zwiększonej, stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Europie, powinniśmy do tego po prostu dążyć. A gdyby, panie dyrektorze, przyszedł do pana pan minister Szczerski albo pan prezydent Duda z taką prośbą o naszkicowanie najważniejszych priorytetów przed jesienną wizytą w Waszyngtonie, która prawdopodobnie będzie miała miejsce we wrześniu, to co pan na tej liście umieściłby na pierwszym, drugim, trzecim punkcie? Pan minister Szczerski udzielił bardzo dobrego wywiadu w Rzeczpospolitej. Tam w zasadzie ta strategia została wyłożona. Oczywiście polskie cele się nie zmieniają, polegają na przyciąganiu politycznego i ekonomicznego zainteresowania Stanów Zjednoczonych do naszego regionu, polegają na wzmacnianiu polskiego bezpieczeństwa. I także jeżeli się pojawia okazja, aby współdziałać z administracją prezydenta Trumpa, która, mam wrażenie, ma większe zrozumienie dla tradycji strategicznej Stanów Zjednoczonych, dla wagi relacji transatlantyckich, dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, powinniśmy budować relacje z tymi ludźmi, pomagać im w dostarczaniu argumentów, które mogą być potem wykorzystane wewnątrz administracyjnej polityce i procesie kształtowania decyzji. Powinniśmy się zachowywać mądrze, jak lojalny sojusznik. Trzeba pamiętać wprawdzie, że zawsze, że jesteśmy sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Jest to sojusz trwały, o długiej tradycji, leżący w żywotnych interesach bezpieczeństwa Polski. Prezydent obecnie urzędujący naraża oczywiście te nasze interesy przynajmniej na to, że pojawiają się znaki zapytania w miejscach, w których nie chcielibyśmy, aby się pojawili, ale na tym polega polityka międzynarodowa. Zawsze zdarza się jakaś sytuacja, z którą sobie trzeba radzić i mądra, sprawna, elastyczna dyplomacja, polityka zagraniczna, polityka bezpieczeństwa to jest właśnie ten instrument, który powinien nam pomagać wyciągać z tych trudnych warunków jak najwięcej dla Polski. To, panie dyrektorze, na koniec naszej rozmowy pozwolę sobie zmienić temat i zapytać o relacje na linii Warszawa-Bruksela. Wiemy, że było blisko kompromisu wygaszającego ten konflikt, przynajmniej jeśli chodzi o artykuł 7, ale jak się okazuje, ten konflikt nie tylko nie zostanie wygaszony, a być może nawet zostanie troszkę wzmocniony z powodu kolejnej ustawy o Sądzie Najwyższym, która bulwersuje środowiska prawnicze w Brukseli, samą Komisję Europejską. Jak to się skończy wszystko, panie dyrektorze? Bo czas z jednej strony nas goni, bo ustawa wchodzi w życie i dokonuje takich, a nie innych zmian prawnych, ale z drugiej strony czas goni też Komisję Europejską, bo za chwilę wygaśnie jej mandat do rządzenia, do kierowania tym też konfliktem. Znaczy, to jest oczywiście bardzo skomplikowana sprawa, dlatego że nie chodzi tu jedynie o wątpliwości i spór prawny. Jak rozumiem, taką ma naturę ta różnica zdań między Komisją i polskim rządem, ale także mamy do czynienia z procesem politycznym. Kończący się horyzont polityczny Komisji jest jednym z elementów, który wpływa na stanowisko Komisji. Niewątpliwie także osobisty polityczny interes wiceprzewodniczącego Komisji Hansa Timmermansa też tworzy tu jakiś kontekst. W tej chwili mamy oczywiście dodatkowy element, w tym sensie, że Komisja postanowiła poszukać drogi sądowej. Dobry ruch? Znaczy, trudno powiedzieć. Znaczy, ja uważam, że on jest logiczny z punktu widzenia podejścia, jakie podejmowała Komisja od wielu miesięcy.
uważając, że reforma polskiego sądownictwa jest obszarem, w którym polski rząd, polskie władze muszą się liczyć systemem prawnym Unii Europejskiej. To wydaje mi się, stoi w sprzeczności z dotychczasowym interpretacją traktatów. Komisja, jak rozumiem, miała wątpliwość co do poparcia, uzyskania wystarczającego poparcia państw członkowskich dla stwierdzenia trwałego naruszenia praworządności w Polsce w ramach procedury artykułu 7. Stąd też przekierowała strategię i swoją taktykę w tej sprawie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Myślę, że Trybunał będzie miał kłopot w określeniu, czy jest właściwy do rozpatrywania tego rodzaju sprawy. No ale jak gdyby przedstawienie szerszego kontekstu i wyjaśnienie tej problematyki wymagałoby prawdopodobnie odrębnej rozmowy. A często, panie dyrektorze, nasi partnerzy, pana rozmówcy, także w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych, pytają o sprawy sądownictwa w Polsce, czy jest to temat gdzieś tam jednak marginesowy albo drugoplanowy? Tak, to jest stosunkowo częste pytanie, które się pojawia w różnego rodzaju nieformalnych spotkaniach ekspertów. Głównie oczywiście dlatego, że moi interlokutorzy czerpią swoją podstawową wiedzę na ten temat z prasy zagranicznej, z New York Times, Washington Post, Frankfurter Allgemeine Zeitung, a te gazety przedstawiają ten spór w określonym świetle. Czasami lepiej, czasami gorzej, czasami bardziej uczciwie, czasami z pewną tendencją do opisywania sprawy. Niewątpliwie jest to problem debatowany w środowiskach eksperckich na świecie, czy też w kontekście integracji europejskiej, czy w kontekście Sojuszu Północnoatlantyckiego. I z całą pewnością jest to sprawa, która w jakiś sposób ogranicza pole manewru polskiego rządu, dlatego że zabiera czas. Tak? Po prostu jeżeli eksperci są pytani, to co dopiero decydenci polityczni, którzy jak gdyby mają wiedzę z pierwszej ręki o stanie sprawy, a także potencjalnym kierunku rozwoju tego problemu. Dyrektor Sławomir Dębski, pan doktor, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, w którego to siedzibie mogliśmy gościć. Bardzo dziękuję za rozmowę, za przyjęcie. Marcin Fijołek, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych punktach programu.